drodzy Państwo, i ze mną, tak jak zapowiadałam, jest Ola Daszyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastępca menadżera, no właśnie w kawiarni, w bardzo fajnym miejscu, Sweet Surrender. Ola, jak to w ogóle... Zacznijmy, jest ciekawa historia, wiąże się z samą kawiarnią, prawda? Z powstaniem kawiarni. Zgadza się. Właścicielami kawiarni są Amerykanie. Małżeństwo, które bardzo dużo podróżowało po świecie, byli m.in. w Kenii, w Bułgarii. Mhm. I zawsze gdzieś tam mieli taki pomysł, żeby stworzyć takie miejsce, gdzie takie przyjazne, gdzie ludzie mogliby się poczuć jak w domu, z dobrą kawą. No i tak właśnie zrodził się pomysł na kawiarnię Sweet Surrender. Proszę, czyli Polska jej zafascynowała, tak ludzi, tak? Tak, no tutaj zdecydowali się zostać, tutaj mieszkają i prowadzą kawiarnię. Jak długo istnieje Sweet Surrender? To już takie... W Poznaniu to już ponad półtora roku. I niedawno została otwarta kawiarnia w Krakowie. Parę miesięcy temu. No właśnie, ja pamiętam, kiedy przejeżdżałam tramwajem, nagle mi się rzucił plakat, że jest to kawiarnia. Sobie pomyślałam, kurczę, ale fajnie. To, no, po pierwsze taka moja myśl, że ktoś ze swojego mieszkania urządził taką kawiarnię. Bo to faktycznie kiedyś było mieszkanie, ale szczerze mówiąc nie było tak przytulne jak teraz ta kawiarnia, która powstała. No więc właśnie, bo to jest takie duże mieszkanie, tak przerobione na kawiarnię i faktycznie wchodzi się do pomieszczeń jak do mieszkania, jak pokoju. Tak, to wszystko zawdzięczamy właśnie naszej właścicielce, która... potrafi tak dobrać wszystkie szczegóły, że naprawdę tworzą razem taką przyjemną, przytulną całość. Właśnie też jest, ta kawiarnia jest chyba ozdobą tej szarej kamienicy, prawda? Tak, to prawda. Rozmawiałyśmy przed wejściem o tym, że bardzo dużo osób myli wasze miejsce z Jerzycjadą, tak? Tak, może dlatego, że taki jest właśnie klimat tego miejsca. Tak jak w książkach. Tak naprawdę mieszkanie Borejków jest za ścianą, o czym zawsze informujemy, ale faktycznie bardzo dużo fanów Jerzycjady do nas zagląda. No i tym ściągacie sobie, prawda, klientów. Też, to prawda. No właśnie, drodzy Państwo, ja zachęcam do tego, jeżeli nie byliście w tym miejscu, bo to jest miejsce, tak jak zapowiadałam, nie tylko, gdzie można wypić pyszną kawę, prawda, tak. Ale tam się też dużo fajnych rzeczy dzieje, bo to chyba też był taki zamysł, żeby to było połączenie takiego miejsca kawiarni z kulturą. Tak, dlatego też towarzyszą nam trzy hasła, kawa, muzyka, sztuka. To są właśnie takie trzy obszary, o które staramy się dbać i rozwijać. No właśnie, jak jest z tą kawą? Jaką dobrą kawę można u Was wypić? Kto się ją specjalnie przyrządza? Bardzo się staramy dbać o jakość naszej kawy. Szkolimy sami siebie, tak naprawdę szkolimy, pogłębiamy naszą wiedzę i też chcemy edukować naszych klientów. Mhm. Także kawa, którą można u nas wypić, jest na pewno dobrej jakości i też można wybrać na przykład sposób parzenia kawy u nas. Proszę. Także zresztą z tym wiąże się takie nasze wydarzenie, które organizujemy cyklicznie, Black Coffee Night. Już było chyba ich 6 i na każde takie spotkanie zapraszamy innego gościa, który opowiada o kawie. Na przykład o paleniu kawy, o przyrządzaniu kawy. Było też o wycieczce na farmę kawową i temu też towarzyszy takie profesjonalne testowanie kawy. Właśnie staramy się edukować też naszych klientów, nie tylko siebie. Jest wielu smakoszy chyba w Poznaniu kawy. Tak. I każdy tak naprawdę chciałby wiedzieć więcej na temat tego, czego pije, prawda? Tak, i ludzie coraz bardziej są zainteresowani, nie tylko chcą sobie zrobić taką kawę rozpuszczalną w domu, ale widać, że chcą wiedzieć więcej i chcą też w domu pić dobrą kawę. No więc właśnie, czyli już mamy jeden aspekt omówiony, wiemy, gdzie wybrać się na dobrą kawę, a jeżeli chodzi o ciasta, bo macie też różne pyszne ciasta. Tak, wszystkie ciasta, które można u nas zjeść, sami wypiekamy na miejscu, są oparte na amerykańskich recepturach. Naprawdę wszystko jest świeżo pieczone u nas, także bardzo polecam. Czyli trochę inny smak niż taki polski, prawda? Trochę tak, to prawda, ale myślę, że coś takiego jest potrzebne też w Poznaniu, bo nie zawsze to samo. A jakie ciasto byś poleciła? Jakie jest takie, które cieszy się największym powodzeniem? Bardzo polecam blondie. To jest ciasto z masłem orzechowym. Naprawdę to jest połączenie masła orzechowego i czekolady, także naprawdę bardzo słodkie, ale do kawy w sam raz. Proszę bardzo, więc można się wybrać nawet na blondie. Nie tylko ciasta zresztą, bo też można u nas zjeść sobie sałatkę albo kanapkę na ciepło, także wszystko przygotowujemy na miejscu. Czy to jest tak, że z dnia na dzień to miejsce cieszy się coraz większym powodzeniem, że ludzie zaglądają z ciekawości do Was? Tak. Tak
tak jak zresztą mówiłaś, zauważyłaś plakat przejeżdżając, tak coraz więcej osób właśnie zauważy nas, wchodzi chociaż zobaczyć, ale zawsze mówią, że zajrzą ponownie, że zostaną na dłużej. No właśnie, bo to jest takie, ja cały czas podkreślę to, że to jest takie nietypowe miejsce, no bo to jest tak niedaleko mostu teatralnego, prawda, przystanku właściwie samego, więc tak naprawdę teraz jak są takie zimne, zimowe już praktycznie, no jeszcze nie zimowe, no ale takie mroźne wieczory, może można gdzieś tam się wybrać na tą kawę jeszcze, tak, przeczekać, tak, nie na przystanku, tylko właśnie w kawiarni. Tak, jak najbardziej. I też sąsiadujemy z teatrem nowym, także też bardzo dużo widzów do nas zagląda. Wydawałoby się, że jakby jesteście poza centrum, ale tak naprawdę jesteście w tym centrum, no bo tak jak wspominałaś, tak, teatr przede wszystkim gdzieś tam, ta Jerzycjada za... Myślę też, że sporo osób będąc już u nas przekazuje te informacje dalej swoim znajomym. Bardzo często ludzie przychodzą, właśnie mówią, że tu koleżanka poleciła, że coraz więcej takich osób jest. No dobrze, to w takim razie oprócz takich nocy Black Coffee, tak? Tak, się Black nazywa. Coffee. To co jeszcze fajnego organizujecie w poniedziałki? Bo wiem, że coś się dzieje fajnego w poniedziałki. Tak, w poniedziałki odbywają się wieczorki robienia na drutach. W tym momencie trwa taki projekt Zrób czapę na drutach. Jest taka możliwość, że te zrobione czapki można przekazać na rzecz Fundacji Bread of Life dla potrzebujących. Są dwie dziewczyny, które uczą, także można spokojnie, ktoś, kto nigdy nie miał do czynienia z robieniem na drutach, może spokojnie przyjść i na pewno ktoś się zajmie. Trzeba przynieść swoją włóczkę? Nie, wszystko jest dostępne na miejscu. I druty, i włóczka w różnych kolorach, także bardzo zachęcam. Bo... Jakie jest zainteresowanie właśnie takimi spotkaniami poniedziałkowymi? Sami byliśmy zaskoczeni, bardzo dużo młodych dziewczyn przyszło i przychodzą nadal. Bo to jest chyba trochę takie, teraz to jest modne, prawda? To szydełkowanie jest bardzo modne, robienie na drutach. Zresztą tak. Daleko nie trzeba szukać szaliki, czapki, które nosimy. Też bardzo dużo dziewczyn robi właściwie tak, własnoręcznie. Bardzo dużo dziewczyn przychodzi, które właśnie, tak jak mówiłam, nie miały w ogóle do czynienia, ale po prostu chciały się nauczyć czegoś nowego. A ty umiesz robić na drutach? Kiedyś robiłam, ale teraz akurat jestem w pracy zazwyczaj, jak to się dzieje, ale naprawdę to jest bardzo przyjemna sprawa, zwłaszcza w takie zimowe wieczory. A skąd w ogóle pomysł na takie spotkania poniedziałkowe właśnie? Po prostu kilka dziewczyn pracujących u nas, to jest taka pasja i tak sobie pomyślały, że warto by było podzielić się tą pasją z kimś innym. Proszę bardzo. Jeżeli chcielibyście sobie zrobić czapkę, którą oczywiście można oddać, tak? Można, nie trzeba. Można też coś innego zrobić. Szaliki też powstają. Cokolwiek. Co zdolniejsi to rękawiczki może i robią. Tak. Więc jeżeli chcielibyście zrobić sobie czapę na drutach, zapraszamy do Sweet Surrender, bo będziecie mogli właśnie tam zrobić, wziąć, tak jak tutaj podkreśliłaś, no, albo też na szczytny cel oddać do fundacji. Myślę, że warto wziąć ten udział. Co jeszcze fajnego, co jeszcze ciekawego? Jakieś cykliczne imprezy się jeszcze dzieją? Jesteśmy teraz świeżo po wieczorze filmów niemych, w zeszłym tygodniu były, także to jest też taki trzeci wieczór, który organizujemy. I jakim się cieszyło powodzeniem? Jak to wszystko wyglądało? Było trochę zainteresowanych. Myślę, że to jest też taka sprawa niezbyt popularna, więc myślę, że to jest coś, co ludzie muszą poznać. Bo jednak filmy nieme, takie stare z 20 lat, to niezbyt popularne w dzisiejszych czasach. Także myślę, że jeszcze będziemy próbować zainteresować większą ilość osób. Czyli zamierzacie stworzyć taką cykliczną imprezę właśnie, żeby to była taka cykliczna imprezę? Myślę, że tak co parę miesięcy, pewnie nie częściej, ale za parę miesięcy na pewno coś takiego wymyślimy jeszcze raz. No dobrze, a w takim razie to już wiemy. Co jeszcze fajnego? Koncerty przede wszystkim też, koncerty różne, przeróżne. Teraz w przyszły piątek o 19 będzie koncert jazzowy, takie znane przeboje i też troszeczkę będzie przemyconych, myślę, takich świątecznych piosenek już, żeby ten klimat rozpocząć. Tak. Różne koncerty mieliśmy muzykę irlandzką, mieliśmy chór gospel kiedyś też, pan kiedyś taki koncert na gitarze flamenco. Także przeróżne. No właśnie, a czy może na przykład, jeżeli ktoś ma jakieś fajne zdolności, nie wiem, właśnie gra na gitarze i zgłosiłby się do Was, że chciałby zorganizować taki wieczór, czy można byłoby się jakoś z Wami dogadać, żeby taki wieczór się odbył? Jak najbardziej, ponieważ jesteśmy bardzo otwarci na twórczość artystów młodych, ale nie tylko. Także zapraszamy serdecznie, jesteśmy bardzo otwarci na propozycje, jesteśmy otwarci na osoby tworzące biżuterię, malujące obrazy. Też mamy w planach wystawy,
właśnie młodych artystów, takich jeszcze nieznanych, którzy może nie mają właśnie okazji, miejsca, gdzie mogliby pokazać swoje prace, także jesteśmy bardzo otwarci na takie osoby. Proszę bardzo. Ja też jeszcze powrócę do tego, że często u Was widać, że jak już jest tak ciemno teraz, za oknami właśnie albo jest jakiś muzyk i siedzą ludzie, albo faktycznie ktoś coś pokazuje, opowiada i widać tych ludzi. Widać, to jest fajne, że macie takie duże okna, przestrzeń, też gdzie można dużo zajrzeć. Miejsca tam tak, jest. Dużo miejsca, to prawda. No właśnie, a jutro odbędzie się też szczytna akcja związana z książkami. Tak, to jest projekt współorganizowany przez nas z czytelniskiem. Jest to wymiana książek. Zasady są bardzo proste. Można przynieść swoje książki i tyle, ile książek się przyniesie, tyle można ze sobą zabrać. Jest to bezpłatna akcja, także... A czy trzeba się wcześniej zapisać? Nie, po prostu jutro godzina 19, od 19 do 21 można przynieść dowolną ilość książek, co najmniej jedną. Ale nie, ja już z doświadczenia wiem, że jednej się nie opłaca przenosić. No pewnie, bo zawsze coś tam ciekawego się na pewno znajdzie. Dokładnie. Drodzy Państwo, więc w takim razie jutro szczytna akcja od godziny 19 do godziny 21 w kawiarni Sweet Surrender będziecie mogli przynieść książki. No i właśnie tutaj tak, jeżeli przyniesiecie 10 książek, będziecie mogli tych 10 książek jakby wynieść, tak? Wyszukać dla siebie. Czy jest tak, że będziecie sprawdzać, jakaś będzie kontrola na dzień dobry, jakie w stanie są te książki, albo co to są za książki? Czy sprawdzacie też, czy... Tak. Bardziej to lepiej było, gdyby to była literatura piękna. Oczywiście no, książki zadbane, w dobrym stanie. Może niekoniecznie takie zupełnie nowe, ale wiadomo, takie... Żeby ktoś inny mógł się nimi nacieszyć, tak, prawda? Oczywiście. No dobrze, a co jeszcze planujecie? Tak się podpytam od razu na grudzień. Czy jeszcze są jakieś takie fajne rzeczy, które są już zaplanowane? Teraz trwa też taka akcja zbiórki żywności też dla Fundacji Bread of Life, z którą współpracujemy. Za tydzień będzie ten koncert, o którym wspomniałam i ten koncert zapoczątkuje także kiermasz świąteczny u nas, który potrwa aż do świąt. Będziemy właśnie wystawiać na sprzedaż pracę naszych takich zaprzyjaźnionych artystów, wszystko ręcznej roboty, biżuteria, obrazki, naprawdę różne takie małe, na prezenty, super sprawa. W takim razie, kiedy możemy jakby na bieżąco śledzić, kiedy i gdzie właściwie możemy śledzić na bieżąco wszystkie wydarzenia, które mają miejsce u Was? Przede wszystkim na stronie internetowej www.sweetsurrender.pl. Tam też na stronie można zapisać się na naszego newslettera. Wtedy wysyłamy maile ze wszystkimi informacjami. No i dobrze oczywiście... mieć takiego newslettera. Tak, tak, bo wtedy nie trzeba pamiętać o tym, żeby sprawdzać stronę, po prostu maile przychodzą. I często tak właśnie jak przyjeżdżam, to sobie myślę, jak widzę, że coś się dzieje, to sobie myślę, kurczę, coś się fajnego dzieje, a ja o tym nie wiem, tak? Tak, bo nie zawsze się pamięta, żeby sprawdzić, ale można też nas śledzić na Facebooku. Wystarczy wyszukać Sweet Surrender. Czyli istniejecie, jeżeli jesteście na Facebooku, to istniejemy. Tak, tak, dokładnie. No dobrze, w takim razie Aleksandra, wszystkiego dobrego, dziękuję Wam, życzę Wam, żebyście się rozwijali i żeby może takie miejsca, powstanie więcej takich miejsc, a może po prostu tego, żeby coraz więcej artystów się do Was zgłaszało, bo to nigdy nie wiadomo. Tak. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję. Drodzy Państwo, w takim razie ja teraz zaproszę Was na teledysk, natomiast po teledysku jakby stery przejmuje już Kasia, ale oczywiście zostańcie z nami, bo warto. Zachęcam do tego też, żebyście zaglądali na naszą stronę www.ontv.pl, a także na stronę na Facebooku, ponieważ właśnie tam umieszczamy wszystkie fajne konkursy, które mamy, nagrody opatrzone konkursami. Wystarczy po prostu do nas napisać, a może wy chcielibyście o czymś usłyszeć lub porozmawiać. Zachęcam do tego, abyście do nas pisali. W takim razie teraz zapraszam na teledysk.